Johan Cruyff zaprojektował kaplicę. Każdy następny trener tylko coś poprawiał i dodawał. Tymi słowami Pep Guardiola w doskonały sposób zobrazował wkład holenderskiego szkoleniowca w rozwój FC Barcelony. Skutki jego pracy oglądamy do dziś. Najprawdopodobniej, gdyby nie reformy, które wprowadził, gwiazdami Blaugrany nie zostaliby tacy zawodnicy jak Xavi, Iniesta czy Messi. Jest 28 kwietnia roku 1988. FC Barcelona notuje najgorszy sezon od ponad 40 lat. Dodatkowo wybucha skandal. Na jaw wychodzą nieprawidłowości dotyczące wszystkich kontraktów graczy Dumy Katalonii, którzy byli zmuszeni zapłacić dodatkowy podatek. Winą obarczony zostaje ówczesny prezydent klubu, Josep Luis Nunes. W wyniku czego przeciwko niemu buntują się już nie tylko kibice, ale i również piłkarze. Na oficjalnej konferencji prasowej w ostrych słowach krytykuje go kapitan zespołu José Ramón Aleixanco. Prezydent Nunes nas oszukał i poniżył. Wzywamy go do natychmiastowej rezygnacji. Nunes wie, że w celu uratowania posady i oczyszczenia wizerunku musi zdecydować się na ruch, o którym myślał od dłuższego czasu. Tym ruchem jest oczywiście zatrudnienie na stanowisku trenerskim byłego piłkarza Barcelony, który przeszedł do legendy m.in. za sprawą 3 zdobytych piłek. Mowa tu o Johanie Cruyffie, który co niezwykłe jako trener dla Blaugrany zrobił jeszcze więcej niż jako piłkarz. FC Barcelona przed przyjściem trenera Johana Cruyffa była karykaturą tego, co przykładowo oglądamy dziś. W przeciągu 14 lat zdobyła tylko jeden tytuł mistrzowski. Z kolei w czasach holenderskiego szkoleniowca w przeciągu 8 lat sięgnęła po 11 trofeów, w tym 4 razy z rzędu po mistrzostwo Hiszpanii. Wszystko to za sprawą wielu reform, które wprowadził Cruyff. Miały one przełożenie nie tylko na tamte czasy, ale i również na obecne. Gdyby nie Holender, najpewniej nie byłoby tak silnej Barcelony Franka Ricarda, Pepa Guardioli, Luisa Enrique czy obecnie Ernesto Valverde. Jakie to dokładnie reformy wprowadził Cruyff i dlaczego miały aż takie znaczenie? Rewolucja Cruyffa początkowo spotkała się z dezaprobatą zarówno ze strony działaczy, jak i ze strony kibiców. Trudno im się jednak dziwić. Sprzedaż 15 piłkarzy, w tym największych gwiazd, Bernda Schustera czy Wiktora Munoza, mogła wzbudzać kontrowersje. Tym bardziej, że na ich miejsce przyszli niedoświadczeni młodzieńcy. Taka była jednak jego strategia. Twierdził, że to stawianie na młodych jest kluczem do sukcesu. Wśród graczy, których sprowadził w pierwszych latach działalności, byli m.in. Baquero, Guardiola, Laudrup, Romario czy Stoiczkow. Każdy z tych transferów był strzałem w dziesiątkę. Po pewnym czasie ekipa ta została nazwana Dream Teamem i co ciekawe, do teraz wielu twierdzi, że był to najlepszy skład w historii Blaugrany. Kolejną jego reformą było odsunięcie działaczy od wpływu na drużynę. Wówczas do prezydenta Nuneza powiedział: będę do ciebie przychodził do gabinetu, jednak nie chcę cię widzieć w szatni. Trzecią zmianą była nowa taktyka, której wcześniej w Hiszpanii nikt nie rozumiał. Postawił na opanowanie środka pola i ofensywę. Wolę wygrać 5-4 niż 1-0. To była jego dewiza. Podstawowy koncept polegał na jak najdłuższym posiadaniu piłki. Jak doskonale wiecie, do dziś ten element jest wpisany w DNA FC Barcelony. Zmienił także ustawienie na 3-4-3. Nakazał, by takim systemem grały również rezerwy oraz grupy młodzieżowe. Najważniejsza reforma, której owoce Barca zbiera aż do dziś, dotyczyła jednak szkolenia młodzieży. Kiedy Cruyff przychodził do klubu, w słynnej La Masii obowiązywało wiele staroświeckich zasad. Przykładowo, chłopiec, który nie rokował na przynajmniej 180 cm wzrostu, był wyrzucany ze szkółki. Holender postanowił całkowicie zerwać z tą zasadą, koncentrując się na technice, a nie na warunkach fizycznych młodego piłkarza. Dzięki niemu wielu wspaniałych filigranowych zawodników stało się późniejszymi gwiazdami Blaugrany. Być może gdyby nie jego reformy, nigdy nie sprowadzono by do klubu Leo Messiego, a Iniesta i Xavi byliby zepchnięci na margines. Johan Cruyff jak nikt inny dbał także o psychikę oraz nastrój swoich piłkarzy. By zdjąć z nich presję, zabronił codziennego udzielania wywiadów. Ten obowiązek przypisał sobie. Z kolei przed finałem Pucharu Europy w roku 1992 nie bawił się w wielkie przemowy. Wiedział, że piłkarze są wystarczająco zmotywowani, a dodatkowe gadanie może ich tylko zestresować. Chciał zdjąć z nas całą presję wynikającą z historii klubu, który nigdy nie zdobył Pucharu Europy. Powiedział tylko: idźcie na boisko i bawcie się dobrze. Barca wygrała tamten finał 1-0 dzięki bramce Koemana w doliczonym czasie gry.
Ten sukces był ukoronowaniem jego pracy w katalońskim klubie. 4 tytuły mistrza Hiszpanii, wspomniany Puchar Europy, Puchar Króla czy miano najlepszego trenera na świecie w roku 1987 to tylko część jego dorobku. Przegrany 2 lata później finał aż 0-4 przeciwko Milanowi był początkiem końca Cruyffa w Barcelonie. Następne sezony również nie były owocne w sukcesy i ostatecznie Holender opuścił klub. Mimo, że już od prawie 2 lat Johana Cruyffa z nami nie ma, to jednak jego genialne idee do dziś są obecne w murach legendarnego stadionu Camp Nou. Kto wie, gdzie dziś byłaby duma Katalonii, gdyby nie reformy słynnego trenera. Na dziś to by było na tyle. Polecam Wam lajkowanie mojej strony na Facebooku, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe informacje oraz ciekawostki dotyczące piłki nożnej. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.